W mocno deszczowej aurze rozegrano ostatnią jesienną kolejkę czwartej Ligi Świętokrzyskiej. Po 15 spotkaniach dużo powodów do radości mają fani skońskich. W Radoszycach niedosyt. Neptun kończy rundę na czwartej pozycji w tabeli. Przed sezonem trener Szpiega mówił nam, że celuje w miejsca 1-6, lecz teraz nie do końca jest zadowolony z lokaty swoich podopiecznych. Ja zawsze sobie stawiam wysokie cele, po prostu to jak przychodząc tutaj do Końskiej, tak jak powiedziałem, że no chciałem zdobyć pierwszej szóste, żeby był. No ale mówię, jestem też jeszcze niezadowolony, bo naprawdę tych punktów troszeczkę nam uciekło, takich głupich, co nie powinniśmy po prostu stracić, a pozycja by była na pewno lepsza, ale to trzeba się cieszyć, będziemy mieli teraz przerwę, będziemy mieli okres przygotowawczy, wiadomo jaka jest wiosenna runda i tutaj mówię, trzeba cieszyć się z tych punktów, co mamy, bo no, nie wierzę w to, że ktoś z zespołów skońskich tutaj w ogóle ludzi, że zdobyli tyle punktów i tą pozycję, co mamy, co w tej chwili będziemy mieli. Czwarte miejsce nie jest jednak dane Koneczanom raz na zawsze. W tabeli jest bardzo ciasno i na wiosnę będzie trzeba mocno walczyć. Wiosna jest zawsze cięższa, gra się rundę rewanżową. No i na pewno mówię, no jeżeli byśmy zostali z tym składem, co tej chwili żeśmy zostali, może jakieś tam jedno, jakieś jeszcze jeden, jakiś transfer byśmy załatwili. No ale mówię, to jest, mamy tą przerwę, jest to wszystko do dogrania i trzeba się cieszyć z tych punktów, co mamy, a mówię, no wiosna pokaże, bo no nie będzie na pewno łatwo. Jest tyle zespołów w górnej tabeli, co mają prawie równo z punktami. No ciężka będzie wiosna na pewno. O niedosycie opowiada też mający dużo mniej powodów do zadowolenia Jarosław Komisarski, szkoleniowiec Partyzanta Radoszyce. Poza spotkaniem z hetmanem Włoszczowa i meczem w Końskich, to my od nikogo nie byliśmy gorsi, mówi Komisarski. To 10. miejsce jest niezasłużenie niskie. Piłkarsko niemal w każdym spotkaniu byliśmy lepsi, ale kuleje u nas skuteczność. Brakuje nam typowego snajpera. Na szczęście do pozycji w czubie tabeli tracimy tylko kilka oczek. Będziemy walczyć na wiosnę, kończy trener Partyzanta. Dzisiaj jego podopieczni zdecydowanie przegrali z wiceliderem tabeli czwartej ligi Unią Sędziszów. Jaśkiewicz i spółka na wyjeździe polegli 4-1, a jedynego gola dla Radoszczan zdobył Bartłomiej Papros w 80. minucie spotkania. Do przerwy w Sędziszowie było 0-0, a Partyzant zmarnował 3 sytuacje stuprocentowe. W drugiej odsłonie ekipa z naszego powiatu miała kolejne setki, ale Korol i Kopyciński marnowali je na potęgę. Stara piłkarska prawda mówi, że niewykorzystane sytuacje się mszczą i tak było i tym razem. Ostatecznie Partyzant przegrał w Sędziszowie z Unią 4-1. W Końskich przemoczona murawa też nie pozwoliła piłkarzom na wiele. Zawodnicy GKS-u Rutki niemal od pierwszych minut skupili się na obronie własnej bramki i dalekich wybiciach piłki. Takie podejście im się nie opłaciło. Już w 12 minucie Krzysztof Pach po zamieszaniu w polu karnym skierował piłkę do siatki. W 39 na 2-0 podwyższył Karol Armata, wcześniej wymijając dwóch obrońców rywali. Druga odsłona zaczęła się od ataków gospodarzy. Około 50 minuty Neptun wykonywał rzut wolny z 25 metra boiska. Po dośrodkowaniu futbolówka znalazła się nawet w bramce strzeżonej przez Tomasza Wróblewskiego, ale arbiter odgwizdał spalonego. Do końca spotkania Sroka, Babin i spółka stworzyli jeszcze kilka groźnych sytuacji, głównie po akcjach skrzydłami, ale bramki już nie padały. Na uwagę zasługuje za to świetna praca głównego arbitra spotkania, pana Michała Molendy. Z przebiegu starcia z jedną ze słabszych drużyn w czwartej lidze zadowolony był trener Szpiega. Ja nigdy nie patrzę, jak zespół znajduje się na tabeli, czy na dole, czy u góry. Gramy zawsze o zwycięstwo. Na pewno dzisiaj zagraliśmy dobre zawody, wygraliśmy 2-0 zasłużenie. W sumie można powiedzieć, że Rutki nie zagroziły nam w ogóle. Mieliśmy jeszcze sytuację, Krzysiu Pach miał. No mi się wydaje, że powinien z gry być zadowolony i z wyniku jestem zadowolony. Warto zauważyć, że niedzielne spotkanie było debiutem dla piłkochwytów na stadionie przy ulicy Sportowej. Po 15 kolejkach czwartej Ligi Świętokrzyskiej Neptun znajduje się na czwartym, a Partyzant na 10. miejscu w tabeli. Mistrzem jesieni zostaje Wierna Małogoszcz.